Ale jaka to jest przyczyna, żeby nie chodzić? Komu warto, to warto, a komu nie, no to nie wiem, bo raz idę, raz nie idę, nie? Przymusu nie ma, ale zawsze trzeba się pomodlić za zmarłych, za ten. To moja praca. To moja praca, płacą mi za to. Nie zmienię tego. Myślę, że się zrozumiałyśmy. No przecież nie kradnę, tylko pracuję. Ludzie nie muszą mi odpowiadać. Dziękuję pięknie za pozwolenie. Dzisiaj się zapytamy ludzi o kilka rzeczy związanych z Kościołem. Tutaj zachęcam was do obejrzenia dalszej części materiału i zobaczenia, jak naprawdę reagują w ogóle na to Polacy. Dajcie znać, co myślicie o całości materiału w komentarzach i zapraszam do oglądania. Dzień dobry, przepraszam najmocniej. Czy chodzi pani do kościoła? Rzadko. Chodzę oczywiście. A chodzę. A czy powinni wszyscy chodzić do kościoła? No, według uznania. Już teraz prawdopodobnie nikogo się nie zmusza. Niekoniecznie. Okay. Według mnie powinno się. Zresztą to jest zdanie indywidualne każdego. Mm-hmm. Kto uważa, że powinien, to nie chodzi, kto nie, to nie. Ja nie jestem za tym, żeby, wie pani, na siłę. Mm-hmm. No. Mm-hmm. A czy według pani religia w szkołach powinna być obowiązkowa? No powinna, bo że powinna. Nie mam na razie jakiegoś zdania. Nie powinna być obowiązkowa. Trudno mi się ustosunkować do tego. Mhm. Nie wiem, ja miałam, a w tej chwili to różne rzeczy się dzieją także. Czy to nie jest troszeczkę właśnie ograniczenie tego, jeżeli powiedzmy są rodzice jakiegoś innego wyznania, czy... Tak. O to chodzi. Mój wnuczek chodzi, także nie narzekam. Był ministrantem, także do złego nie namawia. Czyli w końcu powinno się, czy się nie powinno? Wy też koniecznie dawajcie znać w komentarzach, jak wy sądzicie. Dzień dobry, przepraszam. Czy chodzi pan do kościoła? Tak. Tak. Chodzimy. Tak. A czy każdy powinien chodzić też do kościoła? Przepraszam, ale nie mamy czasu. No, dziękuję. Okej, dziękuję. To nie jest łatwy temat i nie dziwię się, że ludzie tutaj starają się uciec trochę od tego. Ale dobra, zobaczymy jak dalej. A uważa pan, że wszyscy powinni chodzić do kościoła? Nie, każdy niech robi co chce. To jest indywidualna sprawa. Oglądam was. Tak, byłeś na bieżąco cały czas. O czym dzisiaj będzie? Pytamy się ludzi, czy chodzą do kościoła. Chodzi pan do kościoła? Czasami chodzę. Okej, a czy w szkołach religia powinna być obowiązkowa? To tak jest z językiem, mi się wydaje, że obowiązkowo nie, ale na pewno powinien być dostęp do religii. A jeżeli chodzi o sprawę religii w szkołach, czy powinna być obowiązkowa, czy raczej to powinna należeć decyzja do tak naprawdę ucznia, rodzica? Do ucznia, rodzica. A warto chodzić do kościoła? Warto, myślę, że warto. Jeżeli ktoś ma taką potrzebę, to jak najbardziej. Przyjść posiedzieć nawet, to każdego indywidualna sprawa. Nie ma przymusu, ja uważam, że jak ktoś to czuje, czemu nie? Dzień dobry, przepraszam, mam pytanko. Ale chciałam się zapytać, czy według panów religia w szkołach powinna być obowiązkowa? Jeszcze raz. Czy religia w szkołach powinna być obowiązkowa? Nie. Nie. Czyli to powinna być decyzja po prostu każdego tak z rodziców, bo tak właściwie to rodzice decydują. Tak. To powinno być właśnie, że rodzice się zgadzają. Okay. I wtedy tak. Że jeżeli mieszkamy w chrześcijańskim państwie, to czy nie powinien każdy jednak chodzić na tą religię? Nie. Znaczy inaczej. Religia jest kwestią wiary. Do wiary albo się wierzy, albo nie. Nie można zmusić. No rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami, a co później też to dziecko zrobi, to jest jego sprawa, tak? Czyli w sumie na razie po opiniach można wnioskować, że tutaj zależy to od, no że to powinno zależeć po prostu od rodzica, jak zdecyduje, czy dziecko wychowuje w wierze, czy nie. Zobaczymy, jak dalej ludzie odpowiadają. Tutaj nikogo nie ma, co dobija po prostu. Rano to są tłumy. To chyba coś ciekawego dają.
Czyli nie powinno być obowiązkowe, tylko wedle woli. Wedle woli, dokładnie. To nie jest jakiś obowiązek narzucony z góry, po prostu nie, no to każdy gdzieś tam czuje. Może być tak, że w pewnym wieku po prostu się odczuwa taką potrzebę, a może też być tak, że w żadnym wieku się nie odczuwa takiej potrzeby, więc to jest indywidualna kwestia każdego człowieka. A państwo chodzicie do kościoła? Do każdego chrzestu. A uważacie, że każdy powinien chodzić do kościoła, że to powinien być jakiś przymus, bo jednak żyjemy w chrześcijańskim państwie? Nie, to indywidualnie od każdego. Przymusu nie ma, ale zawsze trzeba się pomodlić za zmarłych, za ten. Dzień dobry, przepraszam, czy chodzi pani do kościoła? Chodzę. A czy religia w szkołach powinna być obowiązkowa? Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. No ale mieszkamy w chrześcijańskim państwie, to czy nie powinniśmy tego pielęgnować? Nie powinni ja myślę, że to jest kwestia pod referendum na przykład, kwestia dyskusji. To jest taki temat w obecnych czasach, wiemy o co chodzi, nie? Jedne środowiska chciałyby, żeby była obowiązkowa, jedne środowiska, że nie i to ścieranie się tych jakby ideologii jest cały czas w trakcie. No i tyle. Gwiazdy. Szczególnie przy tej okazji świąt, tak? No przeważnie tak, no. No dobrze, dziękuję w takim razie bardzo. Miłego dnia życzę. Piwa, czy mam? Na piwo, nie wiem, już sprawdzam. Mam pańską skórkę, nie mam żadnych pieniędzy, ale mogę dać pańską? To proszę, tylko mam jedną. A to będzie się też, prawda? Tak. A czy warto chodzić do kościoła? Czy powinni wszyscy chodzić do kościoła? Znaczy, jak to? Co to w ogóle za pytanie? Czy wszyscy powinni chodzić do kościoła? Każdy ma swoje sumienie i swoje zdanie. Mam pytanko, czy chodzicie państwo do kościoła? Kogo szukamy? Pytam, czy chodzicie państwo do kościoła? A, tak chodzimy. Dzień dobry, przepraszam, czy chodzi pan do kościoła? No zawsze chodzę, cały czas. Nie, dziękuję. Ale nie jestem świadkiem Jehowy, obiecuję. A warto chodzić do kościoła? Ale jaka to jest przyczyna, żeby nie chodzić? No nie wiem, no może ktoś nie wierzy po prostu. Nie wierzą ci, co nie myślą. Religia w szkołach powinna być obowiązkowa? Nie. Czyli to powinno być po prostu, każdy może decydować. Każdy ma swoje sumienie i każdy ma swoje zdanie, tak? Jasne. Co to w ogóle za pytania? Wydaje mi się, że całkiem w porządku je skonstruowałam, ale mogę się mylić. A warto chodzić do kościoła? Proszę? Czy warto chodzić do kościoła? No nie wiem, czy warto. Komu warto, to warto, a komu nie, no to nie wiem, bo raz idę, raz nie idę, nie? Tak. Raz na jakiś czas tak. Czasami to święta, jak są na przykład jakieś, to też chodzę. A czy religia w szkołach powinna być obowiązkowa dla dzieci? Zależy, żeby dziecko wychować na człowieka, to powinno być. Żeby umiał myśleć. Bo jak kiedyś się spotykało człowieka, masz 5 złotych? Uh-huh. Mam. No to idźmy na wódkę. Uh-huh. A szkoła powinna uczyć. Uh-huh. A poza tym, no żeby takie coś kogoś się spytać, to trzeba było najpierw spojrzeć na młodych, co robią. A starsi powinni uczyć, a nie jeszcze przeszkadzać. A wszyscy powinni chodzić do kościoła? Nie wiem, chyba tak. A religia w szkołach powinna być obowiązkowa? Nie wiem, ja się nie znam na tym. Nie, no tak pytam, bo w sumie zbadamy tutaj opinię Polaków, co sądzą na ten temat. Ja chcę iść, to idę, nie chcę, to nie idę. Czyli nie powinno być przymusowe, każdy powinien mieć wolną wolę. O to chodzi. A uważacie, że wszyscy powinni chodzić do kościoła? No, ten kto chce, no to niech chodzi, a ten kto nie chce, niech nie chodzi. Dużo do tej filozofii, ale myślę, że zrozumiałam pana punkt widzenia. No bo jak nie ma tego, co potrzeba, no człowiek się gubi. No wszem. No jak pani szuka ulicy, no to co pani robi? Myśli, nie? Czy chodzi pani do kościoła? Chodzę. A czy warto chodzić do kościoła? Dziękuję. Dobra, dziękuję. No to nie jest jakiś przymus, jak się chce chodzić, no to nikogo nie będzie się zmuszało właśnie. Jak człowiek nie myśli, no to się gopi, a szkoła powinna być, a kościół tylko pomaga. A czy w takim razie powinniśmy patrzeć z góry na osoby, które są niewierzące? Powinniśmy, bo jesteśmy podzieleni, bo jedni wierzą, a drudzy nie. Okej, a czy religia w szkołach powinna być obowiązkowa? Nie powinna być obowiązkowa. Nie powinna być właśnie obowiązkowa. A przypadkiem to nie jest tak, że
wszyscy jesteśmy równi, nieważne co tam. Jesteśmy równi, tylko każdy ma inny pogląd. Dokładnie. Każdy ma inny pogląd. Pani pójdzie trochę dalej, słychać innego, no ja mam pogląd. Uh-huh. Jak pani da mi 5 złotych na piwo. No tak. A czy jednak, jeżeli żyjemy w państwie chrześcijańskim, to nie każdy powinien chodzić na tą religię, żeby uczyć się, co tam jest napisane w Biblii? Nie, nie wiem. Czyli to powinna po prostu być decyzja rodziców, czy wysyłają dziecko? Tak, decyzja rodziców i też dziecko musi tego samo chcieć. Nie może być na przykład do tego zmuszane. No tak. No bo inaczej co pani nic nie powie. No dobrze, to dziękuję panu pięknie. Jak dlaczego tam gdzieś pani będzie błąkać się, to ja tu zawsze będę. Dobra, dziękuję bardzo. Miłego dnia życzę. No ja też. Czyli tak. Bóg wyznacza drogę i osoby niewierzące są głupie i szkoła powinna być religia w szkołach, żeby dzieci nie były głupie i już nie pamiętam. Ten pan chyba mi zarzucił w ogóle, że jestem głupia, ale to przecież niech będzie. Ja muszę chyba jeszcze raz tego przesłuchać. Bo jakieś bodźce do mnie nie dotarły jednak. Konsensus generalnie kminie, ale co dokładnie tam było powiedziane, nie powiem. Nie powtórzę. No, czyli jak możecie zauważyć, opinie były jak zwykle podzielone. Mimo wszystko jednak była większość osób, która jasno stwierdzała, że to powinna być decyzja dziecka bądź rodzica, czy na przykład puszcza dziecko na religię, czy sam człowiek po prostu decyduje się na chodzenie do kościoła, czy nie. Dajcie znać, tak jak już wcześniej wspominałam, co wy sądzicie w komentarzach o całości materiału. Czy chcielibyście więcej takich kontrowersyjnych tematów? No i hejka.